Siemaneczko ziomeczki, witam was wszystkich bardzo serdecznie, jestem oczywiście Kroxxi. No i co, dzisiaj znajdujemy się na stronie easycase.pl. Przypominam na samym starcie już, że wchodząc z mojego linku referencyjnego dostajecie darmowe środki na otworzenie swojej pierwszej skrzyneczki. I słuchajcie, mamy dzisiaj ponad 4000 zł na upeniki. Będziemy sobie dzisiaj otwierać skrzyneczki Knife Box i potem zrobimy sobie z nich kontrakt, ponieważ jak możecie zobaczyć, weszła możliwość tworzenia kontraktów na EasyCase. I słuchajcie, jest to drugie podejście nagrania tego odcinka, ponieważ pierwszy nie poszedł za dobrze, możecie zobaczyć, że tutaj te dropy nie były jakieś za dobre. Ale po odcinku zostało mi 300 zł, otworzyłem sobie skrzyneczkę Vice za 70 zł i poleciała mi te rękawice, więc postanowiłem po prostu, że jeszcze raz nagram ten odcinek. Właśnie z tej skrzyneczki poleciały te rękawice, a szanse na to jest, zobaczcie, no 0,50% na te rękawice, więc to jest po prostu wow, co tu się stanęło. No szkoda, że tego nie nagrałem, ale polecimy sobie dzisiaj ze skrzyneczkami Knife Box i będziemy je sobie potem upgrade'ować, wszystkie skiny, które właśnie dostaniemy z tej skrzyneczki. No i co, pierwsza tura i mamy 3 razy kałachy Neon Revolution, więc słuchajcie, odświeżamy sobie od razu stronę, lecimy jeszcze raz z tą skrzyneczką właśnie. No i tutaj ja liczę na jedną kosę chociaż z tej tury, no i mamy tutaj nawet dwie kosy z tej tury, dwa poleciały falchiony, więc jak najbardziej to jest spoko, wszystko sobie zostawimy na kontrakty. I właśnie, jeżeli jakiś admin ogląda to właśnie z EasyCase'a, to moglibyście zmienić, że strona się automatycznie odświeża po właśnie zamknięciu tej gabloty jakby z dropami, bo jest to trochę irytujące, a tymczasem mamy tutaj Falchiona Urban Mask, więc jak najbardziej póki co te dropy wyglądają bardzo spoko. Zostało nam 3000 zł jeszcze prawie, więc lecimy z kolejnym otwarciem. Znowu mamy jedną kosę minimum, więc jak najbardziej ta git. 2600 nam dokładnie zostało, więc 4 skrzyneczki lecimy jak najbardziej. I słuchajcie, ja liczę jednak na tego Bowie Knife'a, bo i właśnie tego motylka Ultraviolet, bo to są dwa najbardziej właśnie skiny o największej wartości z tej skrzyneczki. I właśnie moglibyście jeszcze to zmienić, jak oglądać to mini, że jak sprzedamy jakiś przedmiot, to nam się automatycznie odświeża strona i nie można sprzedać właśnie większej ilości skinów. To jest naprawdę, to jest jedyny minus tej strony w moim odczuciu, więc możecie napisać, co wy o tym sądzicie. I lecimy z kolejną skrzyneczką. Czy przeleci tylko Butterfly'a? Raczej wątpię i no niestety tutaj dwa kałachy poleciały w tym rozrachunku, więc 1400 zł zostało nam, lecimy 5 skrzyneczek Knifebox. Słuchajcie, ja wydaję tutaj 1000 zł jednym takim otwarciem, więc mamy tutaj Butterfly'a Ultraviolet, wow! A nie, Bowie Knife'a jednak. Dobra, stanęło na tym Bowie Knife, ale słuchajcie, ten Bowie Knife jest wart 900 zł, więc jak najbardziej tutaj zarąbiście tutaj nam to wyszło. I słuchajcie, ostatnie podejście tutaj z skrzyneczką Knife Box i niestety kosa nam nie poleci w tym ostatnim tutaj podejściu, ale tak się prezentują nasze skiny póki co. I klikamy sobie oczywiście stwórz kontrakt, tutaj mamy też wszystkie nasze skiny. I słuchajcie, ja bym chciał jednak Dragon Lore tutaj zrobić, no nie ukrywam. I słuchajcie, tak właśnie prezentują się, czekajcie, musimy najpierw wrzucić te wszystkie skiny. Wrzucimy sobie najpierw te kałaszki, żeby potem zrobić z tych droższych itemów. I słuchajcie, tak się prezentują tutaj właśnie możliwe rezultaty tego kontraktu. Na około 65-80% wartości tych wszystkich skinów macie 43%, na 10-30% profitu z tego macie właśnie 33%, więc jakbyście z tego wzięli 300 zł, to macie tutaj 130 zł bodajże, tak to się te kontrakty tutaj prezentują. No i co, lecimy sobie z kontraktem z tych kałachów, te same kałachy kosztem 1000 zł, więc słuchajcie, ten kontrakt jak już zrobimy z tego Bowie Knife'a Tiger, tutaj będzie naprawdę czymś niesamowitym. I słuchajcie, mamy talona za ponad 1000 zł, więc jak najbardziej tutaj zarąbiście nam to wyszło, ten pierwszy kontrakt. Lecimy sobie dalej. Wrzucimy sobie tutaj te kałachy, zobaczymy ile nam zostało. Wiecie co? Otworzymy sobie jeszcze jedną tą skrzynkę Vice, może jeszcze raz szczęście się uśmiechnie. No ale mówię, otworzyłem sobie tą skrzyneczkę, nawet nie patrzyłem co mi poleci, tylko po prostu kliknąłem sobie twój profil i patrzę, a tutaj rękawice i taki what? Co się stanęło? Dobra, słuchajcie, wrzucamy sobie te skiny i robimy sobie z nich kontrakt, chyba że co, bo tutaj macie jeszcze monety, właśnie nie powiedziałem wam, jeżeli chcecie doładować sobie konto, klikać tutaj dodaj środki i możecie sobie za pośrednictwem różnych metod płatności tutaj doładować środki, macie 24H bonus, możecie sobie tutaj otworzyć tą skrzyneczkę co 24 godziny i możecie kupić sobie za monety właśnie te, które tutaj macie, które zdobywacie za każde otworzenie skrzynki, możecie sobie wypłacić skin, albo otworzyć tą skrzyneczkę taką jak ja teraz. Więc lecimy sobie ze skrzyneczką za 350 tysięcy końców, czyli około 350 złoty i poleciał nam Gut Knife tutaj Forest DD-pad bodajże i zostało nam jeszcze tych końców 150 tysięcy, więc jak najbardziej tutaj myślę, że no jak najbardziej znaleźliśmy tutaj skrzynkę za to, więc lecimy sobie 5 takich skrzyneczek tutaj za końsy i niestety tutaj nie poleciało nic ciekawego, więc jeszcze raz sobie spróbujemy 5 takich skrzyneczek, trochę nam końców jeszcze tutaj zostało, więc liczę oczywiście na tego Gut Knife'a, czy zatrzyma się? Zatrzyma się? Nie, przeleci na rewolwer, no niestety. No tak, no bywa, no, ale no wiecie, no, szanse na tą kostkę są raczej minimalne. Zobaczmy ile są, no właśnie, 0,5, czyli tyle co na te rękawice, co są dropem wtedy po zakończeniu tego odcinka, więc słuchajcie, mamy jeszcze na 5 takich skrzyneczek, więc jak najbardziej możemy je sobie otworzyć i słuchajcie, no niestety tutaj nic ciekawego nie wypada, więc lecimy sobie stworzyć kontrakt z tych tanich tutaj skinów, wrzucamy to wszystko sobie, czy nie wrzuciłem kałacha, przez przypadek nie wrzuciłem, 18 zł kosztował ten kontrakt i wyszliśmy na plus, więc jak najbardziej gitara, słuchajcie, wrzucamy to i tworzymy kolejny kontrakt, 21 zł kosztuje ten kontrakt i za 14 wypada nam 5-7 stat tracku i teraz wrzucimy sobie te skiny, czy rzucić jeszcze to może? No zrobimy coś takiego i słuchajcie, 264 zł kosztuje ten kontrakt. Wow, co tu się stanęło? Patrzcie! 731 zł rękawice z kontraktu za 264 zł. Wow, no to jedyne co mogę powiedzieć, więc słuchajcie, wrzucamy dalej tutaj to i słuchajcie, 10 itemów możemy wrzucić w kontrakt, więc jakbyśmy wrzucili to wszystko, to byśmy musieli wrzucić raz, dwa, trzy, cztery, te 5 kałachów, więc to sobie odejmiemy póki co, bo to będzie hardkorowy kontrakt, to co zaraz zrobimy, rzucamy sobie te wszystkie kałachy, 500 zł kosztuje ten kontrakt i 483 zł Bowie Knife Ultraviolet w stat tracku, więc jak najbardziej git i słuchajcie, teraz myślę, że chwila, na którą wszyscy czekaliście, ponieważ pierdzielamy wszystkie te kosy, które nam poleciały i słuchajcie, 5000 zł kosztuje ten kontrakt, więc to jest wypłata nie jednej osoby, więc mam nadzieję, że docenicie to i zostawicie łapkę w górę i jakiś fajny komentarz z propozycją na następny film lub coś. I słuchajcie, kontrakt za 5000 zł. Czy uda nam się zrobić z tego AWP Dragon Lore? I słuchajcie, Karambit Fate Factory New za 3000 zł. No, 2000 zł niestety tutaj straciliśmy, mogło być zdecydowanie lepiej, ale myślę, że tutaj mając choć tutaj ociupinkę szczęścia możecie zrobić bardzo fajny profit, jak ja chociażby trafiłem w tamte rękawice za 5000 zł lub po prostu tamte rękawice, które poleciały nam na początku, więc przypominam, macie 24H bonus, wchodzicie w kod, wpisujecie tutaj Kroxxi, dostajecie darmowe pieniądze, bądź po prostu logujecie się z linku z opisu. No i co, zostawiacie łapki w górę, bo tyle ile kontraktu zrobiliśmy i tyle ile pieniędzy wydaliśmy, to jest po prostu coś niesamowitego, więc ja się z wami żegnam, zostawiacie łapki w górę, propozycje na następne filmy możecie pisać. No i co, ja się z wami żegnam, do następnych odcinków, trzymajcie się i piona!